Cześć, nazywam się Anna Bulczak, jestem położną. Mówię trochę ciszej, bo będziemy przechodzili do etapu, co robić z maluchem po karmieniu mlekiem modyfikowanym. Odbijać czy nie odbijać? Już tłumaczę. Jeżeli mamy takiego malucha, który na przykład zasnął, takiego malucha, który śpi, nie trzeba odbijać. Natomiast jeżeli karmimy mlekiem modyfikowanym, to zazwyczaj jest tak, że jednak maluch gdzieś po jedzeniu z butelki jeszcze nie jest do końca śpiący. I to jest dobry moment, żeby ułożyć malucha albo sobie właśnie na klatce piersiowej, albo przełożyć przez bark, czy nawet przełożyć po prostu przez kolano, po to, żeby gdzieś pomóc maluchowi pozbyć się nadmiernie gromadzącego się powietrza w brzuchu. Taka sytuacja przy karmieniu modyfikowanym może mieć miejsce. Każda butelka będzie miała troszeczkę inny przepływ. To zależy od producenta, to zależy od formy laserowego nacięcia smoczka, więc może być tak, że Twoje dziecko na przykład będzie jadło bardzo łapczywie, może być tak, że jedzenie z butelki będzie zajmowało dziecku więcej czasu i w związku z czym gdzieś przy rozszczelnieniu już z takiego po prostu zmęczenia noworodek, niemowlę może złapać trochę więcej powietrza podczas jedzenia. W tych wszystkich sytuacjach odbijanie jest jak najbardziej uzasadnione. Uzasadnione będzie ono również wtedy, kiedy dziecko tak naprawdę podczas, nawet nie tyle podczas karmienia, czy po karmieniu, jest marudne, takie zezłoszczone. Myślisz sobie nawet, kurczę, może jeszcze jest głodne albo głodny, dorobię na przykład trochę więcej, bo może dałam za mało. Dziecko już na przykład odmawia, nie chce jeść więcej, a dalej próbuje się dostawić do butelki, próbuje wymusić jeszcze dodatkową porcję, którą finalnie i tak gardzi. W tych wszystkich okolicznościach jak najbardziej zachęcam. Ułóżmy maluszka tak, żeby gdzieś, pamiętajcie, nie siedział na ręce, ale żeby był oparty o rodzica, żeby delikatnie uciskając w ten sposób klatkę piersiową, ułatwić maluchowi pozbycie się zalegającego powietrza. Jak długo z takim dzieckiem chodzić? Nie dajmy się zwariować. Nie chodzi o półtorej godzinne noszenie. Takie noszenie pięciominutowe w zupełności wystarczy. Jeżeli w ciągu tego czasu dziecko nie odbije, albo właśnie zaśnie, to w tej sytuacji zostawmy tego maluszka, niech położony na pleckach śpi sobie spokojnie w łóżeczku, czy w miejscu, w którym maluszka odłożycie pod kontrolą wzroku i poczekajmy, bo może być tak, że dziecko odbije przed kolejnym karmieniem, a może być tak, że pozbędzie się zalegających gazów po prostu przy chociażby zmianie pieluchy. Jeżeli będziecie miały dodatkowe pytania, pamiętajcie, zawsze możecie liczyć na zespół Zaufaj Położnej, także zapraszam na naszą stronę. No i cóż, subskrybujcie kanał, a ja idę lulać dalej.